30 lipca 2022 roku. Siedzę na balkonie, pod kocem z gorącą herbatą i wolno zbieram wenę, wsłuchując się w cicho szumiący deszcz. Krople spadają z szarego nieba na zielony świat wokół mnie. Deszcz obija się o liście dyni i innych warzyw w ogródku. Miło mi się go słucha. Idealna pogoda na kubek rozgrzewającej herbaty i pisanie. Powinnam opisać to wcześniej, to co się tu za chwilę znajdzie. Świeżo po tym, jak się okazało, że moje życie opuszcza kolejna osoba. Tradycyjnie, jak się można było domyślić, nie byłam wtedy w najlepszym nastroju na nazywanie tego, co czuję. Co było we mnie? Dużo wszystkiego. Była złość, było poczucie winy. Były zagmatwane myśli. W mojej głowie zapętliły się pytania. A gdyby? Co gdyby? Czy jeśli? Czy mogłabym zrobić coś inaczej? Jak zwykle wszystko gruchnęło jak grom z jasnego nieba. Takie rzeczy zawsze przychodzą niespodziewanie. Miałam już jedno pożegnanie ze sobą. Wiedziałam, co po kolei następuje. Najpierw jest szok. Potem jest smutek. Za łzami przychodzi próba zrozumienia, która nigdy nie wychodzi za pierwszym razem i tylko przyciąga ze sobą złość i poczucie winy. Musiałam się zatrzymać. Przesiadłam i weszłam do wnętrza swojej głowy, by rozdzielać te emocje i wygładzić myśli. Znalazłam się na autostradzie. Myśli pędziły, gdzie chciały, a ja z jakiegoś powodu odebrałam ów zamieszanie jako kończący się świat. To prawda, coś się kończyło, ale wcale nie tak dużo, jak moje myśli podsuwały. Już nic nie będzie takie samo. Straciłam coś ważnego. Nie ma już osoby, którą naprawdę lubiłam. To moja wina. Co jest ze mną nie tak? Znów zostaję sama. Brzmi znajomo, prawda? Moje poprzednie pożegnanie zniosłam bardzo źle. Podnosiłam się z tego kilka tygodni, próbując jakoś żyć. Krok za krokiem próbować iść naprzód. No mój świat naprawdę się wtedy skończył. No naprawdę tak myślałam. Gorzej, nie tylko tak myślałam. Czułam najgorszy ból tego kończącego się świata. I że już nie będzie lepiej. Że będzie gorzej. Że wszystko się skończy. I... stop. Tamto pożegnanie nauczyło mnie czegoś. Pierwsze dni to był koszmar. Pierwszy miesiąc to była walka. Kolejne tygodnie to było rozgrzeszanie się z przyszłością, które trwa nadal. Nadal składam się do kupy. Ale co najważniejsze, nic tak naprawdę się nie skończyło. I ja zostałam. Cała, zdrowa, bezpieczna, ważna, kochana, potrzebna. Można by jeszcze długo wyliczać. Mój świat jest wartością, która jest moja. Nikt nie może mi jej odebrać. Mój świat jest stałą. Ja jestem stałą. Ludzie mogą migrować między punktami. Dla ludzi mogę być jednym z nich. Ale dla siebie jestem stała. We mnie się wszystko zaczyna i we mnie kończy. Mój świat dalej jest pełny. Dużo się w nim dzieje. Czasem to walka, czasem lenistwo. Mój świat nie pustoszeje i nie przemija dlatego, że ktoś z niego odchodzi. Jestem dla siebie stałą wartością, która mnie nie zawodzi. I póki nie ignoruję siebie, swoich potrzeb i pragnień, nic nie może mnie rozgromić na kawałki, tak że się z nich z powrotem nie poskładam. I ja zostaję. Jest dobrze. Mam siebie i to jest wystarczające. Całe życie i masę głupich życiowych decyzji zajęło mi, żeby to zrozumieć. Jak dobrze być w końcu w domu. No dobrze, a teraz czemu to wszystko wam mówię? Po pierwsze, byście zaczerpnęli z mojej życiowej zawieruchy coś dla siebie. Będę bardzo szczęśliwa, jeśli ta moja pisanina i otwieranie serca coś wam da. Może wskaże jakiś kierunek. Albo po prostu poczujecie się raźniej, że inni też tak mają. Ktoś ma tak samo jak ja? Możecie dać mi znać w komentarzu o tym, jeśli chcecie. Po drugie, ten smutek i to zawirowanie pchnęły mnie do napisania modlitwy o przyjaciela, czym już możecie być bardziej zainteresowani. Najpierw zrobiłam krótkie przygotowanie. W tle ruszyła gospelowa playlista, do której link znajdziecie w opisie.
zadałam sobie pytanie, kim chcę, by był mój przyjaciel? Też możecie zadać sobie takie pytanie na rozgrzewkę, by przed modlitwą i otwieraniem serca wasz umysł wypełnił się postacią człowieka, jakiego chcecie poznać. Potem wypisałam sobie kilka cech, może bardziej charakterystykę typu wspólne zainteresowania, autentyczność, akceptacja, akceptacja odmienności, ciekawość świata. I doszłam do wniosku, że w ten sposób nigdy nie powstanie uniwersalna modlitwa dla wszystkich. Czas na plan B. Zaczęłam pisać, co bym zwyczajnie sama powiedziała prosząc Boga, jakby to wyglądało z mojego punktu widzenia, kierując się moimi doświadczeniami i odczuciami. Wypisałam kilka wyrazów wdzięczności, kilka próśb, ale jakoś tak nie przypominało mi to całości. Plan C. Przerwa. Nabrałam ochoty na gorące kakao. Ugotowałam je sobie i usiadłam z powrotem do pisania. Uniwersalna modlitwa o przyjaciela. Wytłuściłam sobie na środku strony. Kogo ja oszukuję? Nie ma uniwersalnej modlitwy, gdy prosić o coś konkretnego, bo dla każdego jest coś innego. Stwierdziłam, że to może zły pomysł i na co to komu, ale ja w sumie chcę to napisać. Poza tym zdaję sobie sprawę, że niektórzy nie umieją modlić się swoimi słowami. Uwierzcie, mam takie osoby w najbliższym otoczeniu i one zdecydowanie wolą tak zwane modlitwy gotowca. Ale czy tego chcę, czy nie, ta modlitwa nigdy nie będzie w pełni napisana. Mamy to. Udało się. Napisałam. Modlitwa wyszła bardzo osobista, ale może ktoś odnajdzie w niej coś dla siebie i doda coś swojego. Nie bójcie się jej zmieniać. Proście zgodnie z tym, co czujecie. Manifestujcie swoje pragnienia, jak uważacie, że to będzie dla was dobre. Prośba to dowód ogromnego zaufania i miłości. Nie bójcie się prosić o to, o czym marzycie. A teraz modlitwa. Zapraszam. Panie Boże, dziękuję Ci za każdy podarunek, jaki od Ciebie otrzymałam. Dziękuję Ci za wiarę we mnie, za odwagę i siłę, w których codziennie wzrastam. Dziś chciałabym zwrócić się do Ciebie ze szczególną prośbą. Jest to dla mnie coś wyjątkowego, trochę nieśmiało mi o to prosić. Dziękuję, że każdego dnia napełniasz mnie miłością. Moich rodziców, mojego partnera, partnerki, moich synów, córek, mojego brata, siostry i tak dalej. Dodaj tu tych wszystkich Ci bliższych i dalszych, których trzymasz w sercu. Dziękuję, że każdego dnia napełniasz mnie miłością. Moich rodziców, mojej siostry, moich przyjaciół. I uczysz mnie, jak ważne jest kochać. Dziś przychodzę do Ciebie z prośbą o przyjaciela, przyjaciółkę, przyjaciół. Wybierz, które potrzebujesz. Chcę uczyć Cię przyjaźni, tak jak uczysz mnie miłości. Chcę być dla innych, tak jak jestem dla siebie. Jestem wartościowa i gotowa na przyjęcie nowych osób do mojego świata. Otwórz mnie, Panie Boże. Otwórz moje serce, bym była wrażliwa na emocje innych. Otwórz moją duszę i mój umysł, bym czerpała radość z rozmowy i wzajemnego przebywania. Ułóż moje ścieżki tak i złącz się z innymi, bym spotkała na mojej drodze osoby, którymi możemy sobie wzajem wiele dać, z którymi mogę się dobrze zrozumieć. Ucz mnie, Panie Boże, pielęgnowania tej przyjaźni, zarówno nowej, jak i każdej poprzedniej trwającej. Ucz mnie okazywania wsparcia i proszenia o nie. Ucz mnie cieszenia się ze wzajemnej obecności, rozmów, przygód, wesołych i smutnych momentów, także tych trudnych, śmiania się, doceniania, wspierania, wyrozumiałości, dzielenia się swoimi światami, pokazywania, że dla każdego z nas jest tu miejsce i że każdy jest ważny i ma prawo czuć się potrzebny. Jeśli masz potrzebę opisania swojego przyjaciela, jaki chcesz, żeby był,
zrób to tutaj. Na przykład. Chciałabym, żeby ta osoba była szczera, miła i pomocna. Ja akurat jestem gotowa na niespodziankę i będę świetnie się bawić odkrywaniem nowej osoby, szukania wspólnych cech, wyszukiwania tych zupełnie przeciwnych. Ty też możesz spróbować, ale jeśli wolisz inaczej, to też jest okej. Dodaj to, co czujesz, jak potrzebujesz i będzie dobrze. Wracając. Dziękuję, Panie Boże, za każdy krok i każdy gest, który przybliża mnie do poznania osoby, której szukam. Chętnie powitam w moim życiu każdego, kogo mi wybierzesz. Z każdą osobą wiąże się niezwykła przygoda, tajemnica, nauka i doświadczenie. Jestem na nie gotowa. Pozwól mi, Panie, poczuć dobro przyjaźni. Nie wiem jak wy, ale ja jestem dobrej myśli. I tego samego wam życzę. Dajcie znać, czy wam się podobało. Zostawcie lajka, komentarz, może nawet subskrypcję, jeśli naprawdę się wam spodobało i chcecie więcej takich treści słuchać. Ode mnie to tyle na razie. Trzymajcie się cieplutko i do następnego.